Niech omega będzie liczbą zespoloną cos2 3 pi dodać i sinus 2 3 pi. Znaleźć liczbę różnych zespolonych wartości liczby z, dla których spełnione jest równanie. No i tutaj mamy wyznacznik pewnej macierzy i ten wyznacznik ma być równy 0. To zacznijmy od obliczenia tego wyznacznika po prostu, no bo co tutaj innego można, można by zrobić. Moglibyśmy tutaj zastosować regułę Sarrusa, czyli taką mnemotechniczną regułę, która pozwala od razu wypisać wszystkie wyrazy dla tego wyznacznika trzeciego stopnia. No a można też stosować rozwinięcie Laplace'a. No to ja może to zrobię tą metodą, bo to jest bardziej ogólne. Może to się bardziej przyda Wam przećwiczyć. Rozwinięmy sobie względem pierwszego wiersza. Czyli mamy tak, z dodać 1 i to mnoży wyznacznik takiej podmacierzy, która powstanie po wykreśleniu pierwszego wiersza i pierwszej kolumny. Czyli wyznacznik tej małej tutaj podmacierzy. Czyli to razy to, odjąć to razy to czyli będę miał z dodać omega kwadrat i to pomnożone przez z dodać omega i odjąć 1 tak jak mówiłem Dalej mamy kolejny wyraz Tym razem będzie to omega no jak mamy rozwinięcie Laplace'a no to tu jest taka szachownica znaków ten jest z plusem ten jest z minusem ten jest z plusem i tak dalej czyli ten będzie z minusem czyli będzie minus omega To jest bardzo ważne żeby pamiętać o tych znakach razy ten wyznacznik, który powstanie po wykreśleniu pierwszego wiersza i drugiej kolumny. Czyli omega razy z plus omega odjąć omega kwadrat razy 1. To ja może od razu to wymnożę, czyli będę miał omega razy z dodać omega kwadrat odjąć omega kwadrat. I to razy to, odjąć to razy to. I tutaj przy okazji mogę zauważyć, że te wyrazy się odejmą, co jest bardzo sympatyczne, bo to od razu się dużo uprości. No i znowu ten wyraz, on jest z plusem tym razem. No i wyznacznik tej macierzy, która powstanie po wykreśleniu pierwszego wiersza i ostatniej kolumny, czyli wyznacznik tej macierzy, czyli będziemy mieli omega odjąć omega kwadrat razy z plus omega kwadrat, czyli odjąć omega kwadrat razy z i odjąć omega do czwartej. I to wszystko ma się równać 0. I szukamy teraz liczb zespolonych z spełniających takie równanie. Spróbujmy to jeszcze trochę uprościć. Z dodać 1 no i tutaj muszę to wymnożyć, czyli będę miał z razy z to jest z kwadrat, dodać z razy omega, teraz mnożę przez z kwadrat, to będę miał dodać z omega kwadrat i dodać omega do trzeciej. I tu jeszcze była ta minus 1, czyli zostanie minus 1. To może jeszcze na razie zajmę się tylko tym pierwszym zielonym kawałkiem, bo te dwa pozostałe są stosunkowo prostsze. A tutaj muszę jeszcze wymnożyć przez, przez ten nawias, czyli najpierw pomnożę wszystko przez z, czyli z do trzeciej dodać z kwadrat razy omega, dodać z kwadrat razy omega kwadrat, dodać z razy omega do trzeciej i odjąć Z. Pomnożyłem wszystkie te pięć. Składników w tym nawiasie przez z. Teraz pomnożę wszystkie przez 1, czyli muszę po prostu je przepisać. Czyli dodać z kwadrat, dodać z omega, dodać z omega kwadrat, dodać omega do trzeciej i odjąć 1. Dobrze, teraz mamy te pomarańczowe. No ale tutaj mi zostanie tylko jeden wyraz, bo będzie omega kwadrat razy z, ale z minusem, czyli odjąć omega kwadrat razy z. No i ten trzeci kawałek. Też wymnożę od razu, dodać omega do trzeciej, odjąć omega do czwartej razy z, bo tu jest omega kwadrat, to jest omega kwadrat i omega kwadrat razy omega do czwartej, to będzie odjąć omega do szóstej i to ma się równać z 0. No dobrze, no to teraz, żeby to uprościć, to pogrupujemy sobie względem potęg zeta. Zaczniemy od z do trzeciej. Tu mamy z do trzeciej i to jest chyba już tylko jedyne miejsce. Tak, czyli mamy po prostu z do trzeciej. Dalej będziemy mieli z do kwadratu. I zobaczmy teraz gdzie mamy z do kwadratu. Tu jest z do kwadratu, tutaj i tutaj. Więcej nie widzę. Czyli będzie omega, no bo tutaj wyciągnę sobie od razu z kwadrat z tych trzech wyrazów przed nawias i zostanie mi omega. Dodać omega kwadrat stąd. No a stąd mi zostanie jedynka. Dobrze. Teraz zajmijmy się pierwszą potęgą zeta. Czyli tutaj mamy z w pierwszej potędze, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj. Ale tutaj to od razu zauważyłem, że są takie wyrazy, które się odejmą, bo mamy to samo, z, tylko z przeciwnym znakiem, z omega kwadrat. Czyli zostaną mi tylko te 4, czyli miał dodać Z i teraz tak, tutaj stąd będzie omega do trzeciej, stąd będzie minus 1, stąd będzie omega, a stąd będzie minus omega do czwartej. No i na koniec te wyrazy wolne, które już nie, za, nie zawierają zeta. To będzie dodać omega do trzeciej, odjąć 1. Dodać omega do trzeciej. Aha to mogę po prostu, napisać, że to będzie dwa razy omega do trzeciej i odjąć omega do 6. I to wszystko ma się równać 0. No dobrze. No to teraz przyszedł czas na to, żeby zająć się tą liczbą omega, bo jak na razie nie korzystaliśmy z tego, że ona ma pewną konkretną wartość. No i żeby skorzystać z tego, to ja przypomnę taki wzór Eulera, bo wygodnie będzie nam tę liczbę przedstawić w postaci wykładniczej. No I ten wzór Eulera ma taką postać, że E do i fi to jest cosinus fi dodać i razy sinus phi, czyli pozwala zamieniać postać trygonometryczną na wykładniczą i odwrotnie. No więc w naszym przypadku argument tej liczby zespolonej, ta, ta liczba phi, ten kąt, jest równy 2 trzecie pi, czyli nasza liczba omega, może być zapisana w postaci, że, że omega to jest e do potęgi i razy 2pi przez 3. No i to będzie bardzo wygodne, no bo tutaj później podnosimy tę omegę do różnych wykładników. Więc wygodnie będzie mieć tę liczbę w postaci właśnie wykładniczej, bo, bo wtedy po prostu wykładniki się mnożą. No ale wygodnie też będzie mieć ją w postaci takiej algebraicznej, czyli spróbujmy obliczyć po prostu sinus i kosinus tego kąta. E do I razy 2 pi przez 3. No jaka będzie postać algebraiczna? No to żeby to zrobić, to narysujemy sobie okrąg jednostkowy. Może tutaj sobie zrobimy więcej miejsca. Okrąg jednostkowy. Układ współrzędnych. No i teraz tak. Ten nasz kąt 2 trzecie pi, to jest kąt 120 stopni. Czyli to będzie mniej więcej taki kąt. Tutaj Ramie końcowe tego kąta przecina okrąg jednostkowy, no i teraz interesują nas współrzędne tego punktu. Współrzędne tego punktu nas interesują, bo to będą wartości funkcji trygonometrycznych sinus i cosinus. Współrzędna x to jest cosinus, współrzędna y to jest sinus. Ja może tutaj sobie ten trójkąt narysuję w powiększeniu, bo to jest niebyle jaki trójkąt, no bo skoro tutaj jest 120 stopni, no to tutaj jest 60, czyli pi trzecich. Więc tutaj musi być pi szóstych, czyli 30 stopni, żeby w, sumie, żeby w sumie w trójkącie było 180 stopni. No i to jest okrąg jednostkowy, więc tutaj przeciwprostokątna ma długość 1. No i to jest taki standardowy trójkąt 30, 60, 90. Czyli wiecie, że ta przyprostokątna jest równa 1, 2, a ta jest równa pierwiastek z 3 przez 2. No i teraz te współrzędne. Widzimy, że współrzędna x jest ujemna, czyli... Kosinus będzie równy minus 1,2. No a współrzędna y jest dodatnia i długość tej przykręgostekątnej jest pierwiastek z 3 przez 2, czyli tu będziemy mieli dodać pierwiastek z 3 przez 2, taka będzie wartość sinusa razy i. No dobrze, to obliczmy sobie teraz te większe potęgi liczby omega. Omega kwadrat to jest e do i razy 4 pi przez 3. No bo po prostu mnożę ten wykładnik przez 2. Czyli tutaj mam Taki kąt tym razem. 4 trzecie pi to jest 240 stopni, czyli to jest taki kąt. No i widzimy, że tutaj kosinus będzie taki sam, współrzędna x jest taka sama, a współrzędna y tym, tym razem będzie ujemna, czyli będziemy mieli minus 2 druga, odjąć pierwiastek z 3 przez 2 razy i. No dobrze, obliczmy teraz omega do trzeciej. Omega do trzeciej to jest e do i razy 6 pi przez 3. No a to jest 6 przez 3 to się dzieli, no to będzie e do 2 pi razy i. No a ile to jest e do 2 pi e do 2 pi to jest po prostu 1, no bo tu objedziemy z tym kątem cały okrąg dookoła, czyli to jest po prostu równe 1. Omega do trzeciej jest równa 1. No to obliczmy sobie jeszcze, bo tu też występuje omega do czwartej. Omega do czwartej, to ile to będzie? To jest omega do trzeciej razy omega, czyli to jest to samo co omega. No i jeszcze gdzieś tutaj występuje omega do szóstej. No to też to sobie uliczmy. Omega do 6. To jest to samo co omega do trzeciej do kwadratu. A omega do trzeciej to było 1, czyli to też będzie 1. No to teraz zobaczmy jak wiele tutaj się uprości dzięki temu. Na przykład tutaj mamy omega, omega kwadrat i jedynkę. No to przepiszmy. Omega to jest minus jedna druga. Czyli na razie tylko tym co tutaj w nawiasie jest się zajmę. Minus jedna druga. Dodać pierwiastek z 3 przez 2 razy i no i mamy omega kwadrat, czyli minus 1 druga odjąć pierwiastek z 3 przez 2 razy i i tutaj jeszcze dodać 1, czyli dodać 1 no i widzimy, że te części urojone się odejmą, bo są z przeciwnym znakiem mamy minus 1 druga, minus 1 druga plus 1, czyli to też się zredukuje i po prostu dostaniemy 0 ten cały składnik tutaj, ten cały nawias tutaj jest równy 0. No dobrze. Zobaczmy, co tutaj mamy w tym nawiasie. Tutaj mamy omega do trzeciej. omega do trzeciej to jest 1. Odjąć 1. Dodać omega i omega do czwartej. omega do czwartej to, to jest to samo, co omega. To ja mo można nie będę przepisywał, bo tylko jak się to jest omega odjąć omega. Tak, czyli widzimy, że tutaj znowu. Wszystko się odejmuje, to się odejmie z tym, to się odejmie z tym, czyli tutaj znowu dostajemy, że ten cały nawias jest równy 0. No, ciekawe, co będzie z tym wyrazem wolnym tam. No. Na końcu. Tutaj mamy 2 razy omega do 3. 2 razy omega do 3. Omega do 3 to jest 1, czyli tutaj będziemy mieli 2. Odjąć 1, a tutaj mamy odjąć omega do 6. Omega do 6 to jest 1, czyli znowu odjąć 1. No to widzimy, że tutaj znowu się wszystko Odejmie i cały ten wyraz tutaj na końcu też jest równy 0. No więc tutaj wszystko oprócz tego pierwszego wyrazu jest równe 0. Czyli ostatecznie nasze równanie ma taką postać, że z do trzeciej jest równe 0. No to ile takie równanie ma rozwiązań? No takie równanie ma tylko jedno rozwiązanie, po prostu z równe 0. Jest tylko jedna liczba zespolona, taka, że jak się podniesie do trzeciej potęgi, to daje 0 i to jest po prostu z równe 0. A więc odpowiedź w naszym zadaniu jest taka, że, że liczba tych zespolonych wartości, różnych zespolonych wartości, dla których spełnione jest to równanie, jest równa 1. Czyli liczba tych rozwiązań jest równa 1.